Witajcie, moje drogie. Dzisiaj na zaproszenie naszej boskiej Kate chciałam podzielić się z Wami króciutko moją historią i tym, jak objawił się w niej nasz boski ojciec. Nazywam się Marysia Brzozak, jestem mamą czwórki maluchów, które urodziłam w bardzo krótkiej odległości, bo różnica wieku między dzieciaczkami to 1,5 roku. I tak w wielkim skrócie chciałam powiedzieć Ci dzisiaj o tym, że czas na życie nie nadejdzie nigdy, bo czas na życie jest teraz. Pamiętam, kiedy dowiedziałam się o tej czwartej ciąży, byłam pełna strachu i lęku. Właściwie byłam gotowa, żeby wrócić do pracy, zrobić coś dla siebie, odpocząć po wyczerpujących porodach, karmieniach piersią, cięciach cesarskich i zrobić w końcu coś dla siebie. I wtedy właśnie okazało się, że Bóg ma dla mnie kolejny prezent i jest nim kolejne dziecko. I pamiętam, jak mocno wtedy doświadczyłam właśnie takiego strachu, że ja nigdy nie zacznę żyć, że nigdy nie zrobię nic dla siebie. I wtedy właśnie zrozumiałam, że czas na życie jest teraz. Niestety ta czwarta ciąża wiązała się z dużym cierpieniem fizycznym. Miałam bardzo duże komplikacje po czwartym cięciu. I pamiętam, kiedy leżałam po operacji z tym maluszkiem na brzuchu, to mimo wszystko miałam w sercu ogromną nadzieję, że gdzieś za tym cierpieniem kryje się wielkie błogosławieństwo. I nie myliłam się, bo wraz z przyjęciem tego czwartego dzidziusia okazało się, że to ja urodziłam się na nowo, że w moim sercu pojawił się zachwyt nad samą sobą. Pojawiło się coś, na co czekałam całe życie, żebym to ja w sobie dostrzegła piękno. Bo jest tak, niestety, moje drogie, że choćby cały świat krzyczał Ci i pisał, że jesteś piękna, to dopóki Ty nie doświadczysz tego w swoim sercu, nigdy w to nie uwierzysz. I dla mnie stało się to cudem, stało się to takim prezentem zapakowanym w największe cierpienie, które po ludzku dzisiaj jest absolutnie niemodne. Żeby przyjmować więcej, żeby oddawać z siebie, a jednak okazuje się, że nie mogłam sobie wymarzyć piękniejszej historii, bo po porodzie tego czwartego dziedziusia zaczęłam naprawdę, naprawdę żyć pełnią Bożego życia. Zaczęłam prowadzić warsztat rodzinny, zaczęłam prowadzić warsztaty dla rodziców. Zaczęłam prowadzić live na Facebooku i gromadzić wokół siebie wspaniałe kobiety. I właśnie tak spotkała mnie Kate i poprosiła o napisanie tego, nagranie tego filmiku. Co więcej, zaczęłam trenować pole dance, a taniec był takim marzeniem z dzieciństwa, które zawsze chciałam spełnić, ale uważałam, że jest za późno i moje drogie okazało się, że wcale nie jest za późno. Wiem, że jest to taka dziedzina, która dla wielu chrześcijan jest bardzo kontrowersyjna i uwierzcie mi, spotkałam wiele, wiele, wiele słów, które powinny były mnie zatrzymać. I tak będzie. Świat dzisiaj bardzo potrzebuje piękna. Tęskni i czeka w bólach rodzenia na objawienie się synów Bożych, na objawienie się piękna. Bóg nie chce dla Ciebie życia niewidzialnego. Bóg chce, żebyś była widoczna, żebyś nie zatrzymywała się dlatego, że ktoś powiedział Ci, że tak nie możesz żyć, że tego nie możesz robić, bo masz dzieci, bo jesteś za stara, bo jesteś za brzydka, bo jesteś za gruba, a może jesteś za chuda, może jesteś za niska, a może za ładna, za bardzo inteligentna. Jest milion powodów, dla których nie powinnaś pokazywać się światu. A jednak wystarczy tylko jeden, ten Boży powód. Jeśli czujesz pragnienie w swoim sercu, żeby robić coś więcej, to idź za tym pragnieniem. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam całą boską strefę kobiet i zapraszam do siebie, do Królowej Matki. Buziaki, pa.